Cześć, tu Michał. Dzisiaj zimowe wejście na świnicę. Dzisiaj jest sobota, dużo ludzi. Pomysł jest taki, żeby iść przez Liliowe na świnicę, no i wrócimy tym samym szlakiem. Pogoda ładna, będzie słońce, będzie lampa, trochę mrozu, śniegu malutko i oblodzenie. Ja występuję, później jestem na YouTubie, a Michał jest słaby. Dzisiaj bierzemy linę. Znowu będę tylko nosił. Jest. Może się jeszcze uda. Teraz bijamy na Liliowe, bateria siada. Nagram pewno coś później. Bo tak jest kicha. No i tyle. Podejście do przełęczy Liliowe jest dość monotonne. Szlak prowadzi przy trasie naleciarskiej, a następnie odbija w lewo na przełęcz. Przełęcz ładnie nas powitała. Liliowe, przełęcz Świnicka i Świnica. Piotr przez problemy żołądkowe musiał zawrócić do Murowańca. My z Darkiem poszliśmy granią do świnickiej przełęczy. Mamy łączność. Jesteśmy przy przełęczy świnickiej. A nie nagrywam, jak się kaś, nie martw się. Tam za mną jest przełęcz Świnicka. Za mną jest Świnica. Spróbujemy ją zdobyć. Ona trochę przepizgało, teraz jest ok. Więc jest szansa, że może coś udać, ale widoczek mamy prześliczny. Słowacja mega. Rozpoczęliśmy podejście pod Świnicę. Trzeba uważać. Poślizgnięcie może skończyć się tragicznie. Warunki są fajne. Na razie lampa. Widoczność super. Wieje trochę. Śniegu jest mało. Lodu sporo. Ale tak poza tym fajnie. Mega. Tak jak na Kościelcu, także i tu znalazł się magik, który zamiast obejść żleb, pod szczytem postanowił nim zjechać. Ludzi na szlaku było dość sporo, przez co tworzyły się zatory, zwłaszcza przy podejściu. Samo wejście na szczyt nie jest trudne technicznie. Pewne problemy może sprawiać spora ekspozycja, zwłaszcza teraz, przez lód i wystające skały. Dodatkowo nachylenie jest duże, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko. Bez raków i czekana w takich warunkach, pozwólcie, że nie będę komentował. To jeżeli nie ma innego żlebu, nie? Jeżeli nie ma innego żlebu, no. To my z samurajem tu łowiliśmy. Naprawdę. Chyba nie ma, no.
Pasuje, no. Na Świnicę wchodziłem już kilka razy, w tym i zimą. Tym razem byłem zaskoczony, jak szybko udało nam się dotrzeć do szczytu. Miałem zakodowane, że podejście jest znacznie dłuższe. Może wynikało to z ciągłego skupiania uwagi na każdym kroku. Tak czy inaczej dotarliśmy na szczyt z grupą wspinaczy. Radość na szczycie była ogromna. Tym razem pogoda dopisała. Wiało, przez co odczuwalny mróz był dużo większy, ale widoki, rewelacja. Tu, w przeciwieństwie do Kościelca, mieliśmy błękitne niebo i słońce. Pamiątkowe zdjęcia i powrót. Dobra, jesteśmy na Świnicy. W końcu. W końcu. Powetowałem sobie wczorajszy dzień. Tutaj nagrywa się 60 lat. Widzisz, jak ładny, godzina młoda. Kościelska i zaliczona, ale jestem w pamięci. Kask zdjęty, bo na kask jest kamera. A nie to, że razem z kasku. Zakładamy i spieprzamy. Zimno, to będzie się nam tam zjemy chyba. No, ładnie. Aż fajnie było, nie? Zadowolony, kurde? Fajnie! No! Dużo wypadków jest podczas zejść. Człowiek się rozluźnia po zdobyciu szczytu i mniej się koncentruje. To błąd. Ale daje. Świnica zrobiona. Tutaj kolego. No, zadowoleni oboje. Tam. Z tym oto kolegą. Tam ona jest. Obrodzenie spore. Śniegu mało? Co? Jest fajnie. Ale Biedronki nie ma. W góry jak się idzie, to chociaż sprzęt żeby mieli. No nie fajnie, jakby mieli doświadczenie, no gdzieś zdobyć muszą, nie? Albo żeby szli z kimś, to przynajmniej coś kuma. Ogarnia, nie? Ogarnia, a nie tak kurwa na żywca, na pałę. No i co? Śmince mamy zaliczoną. Nie? Naprawdę mi to już wystarczy. Co? Już mi to wystarczy. Już tam nie muszę iść teraz. A to dobrze, cieszę się. Bo uwierz mi, że jakbym nie poszedł tutaj dzisiaj, byśmy nie weszli, to no bym tam ciągnął. A wiesz, że mnie też to cieszy, bo musiałbym znowu na tego Kościelca włazić. Wiem. Ale z drugiej strony mamy jeszcze czas. Po zejściu ze Świnicy postanowiliśmy jeszcze graniom dojść do Kasprowego i dopiero wrócić do Murowańca. Tak na koniec jeszcze Kasprowy zrobiliśmy. No i to by było tyle. Idziemy do schronu. Dzisiaj dzień bardzo fajny. Podobało mi się. Szkoda wychodzić, nie? No i to jest koniec. Wracamy do Zakopca. Wypad uważam za udany. Ostatnie spojrzenie na nasze kurki. Nie mykamy. Ładnie to wygląda.